Dzień dobry. Tu chyba nie trzeba krzyczeć. Dzisiaj wstałem o 9 w nocy w celu udania się na zadupie i teraz powiem, co mam w planach, dzięki czemu połowa z tych rzeczy nie dojdzie do skutku. Mam gaźnik do traktorka, spróbuję to założyć i go odpalić. Jeździć nie będę, bo zapomniałem kanistra, więc go nie natankuję, a tam paliwa jest może z liter albo i mniej. No i też nie chcę, żeby Martynce było smutno, to sobie pojeździmy następnym razem, jak będziemy razem. Piękne zdanie. Czosnok posadzę pod drzewami w sadzie, wysypię tam trochę popiołu, nazbierałem z kominka. Budki dla ptaków bym chciał zobaczyć, wyczyścić w końcu. I to chyba tyle, coś tam się pokręcę i poudaję. W tym przydługawym wstępie udało się dotrzeć. Zaczynamy od posadzenia czosnków pod drzewami w sadzie. Czosnek o smaku harnaś. Jakiś tam obornik może wpadnie pod drzewka na przełomie grudnia i stycznia, ale nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Może w tym roku będzie tylko kompost, a może nic. Ale czosnek musi być. Przywiozłem sobie też popiół. Także obmaczam to. To się jakoś inaczej chyba zaprawia. Raczej tak, bo to się nie chce za bardzo trzymać. Nie zrobiłem researchu. Ale tak, to obmaczam, powtykam, obsypię popiołem, chyba pójdę męczyć traktorka. To ogarnięte, idziemy męczyć traktorka teraz. Tylko raz się wywróciło. Januszem, także wyszło mi z obliczeń, że jak kupię to gówno w promocji, to dostanę to gratis, bo dwie baterie były razem z tym i to kosztowało tyle, co dwie baterie. Także zobaczę, czy uda się rozdmuchać liście z jedynego miejsca, w którym co roku je grabię, czyli tutaj z tego żwirka wokół przyczepy, a potem traktorek. Chyba, że się nie uda. Powiedzmy, że szybciej niż grabiami. Jedyna zaleta jest taka, że nie muszę potem tego żwirku grabić z powrotem, bo wcześniej to mi się zawsze rozgrabiło z tymi liśćmi razem, ale pieniędzy bym za to nie dał. Gratis to była uczciwa cena. Bardziej się nadaje do rozpalania grilla niż do dmuchania mokrych liści, bo suche to wiecie, nawet pierdem można zdmuchnąć. To teraz traktor. No dobra, paliwo wygląda na to, że całe nie wyciekło, więc istnieje szansa, że jeżeli jest to dobry gaźnik i jeżeli pamiętam, jak to poskładać, to dzisiaj na chwilę zagada. Opony nie trzymają wiatru, ale pamiętałem mniej więcej, że tak jest. Zaskoczenia nie ma. Jak widać,
piękny chiński gaźnik. Mniej więcej podobny. Oczywiście dzisiaj nie ten, nie wziąłem żadnego brake cleanera ani nic, także tu przetrzemy paluszkiem i jest czyste. Tutaj tak samo. Kolejność montażu nie pamiętam. Dlaczego ściągnąłem też tłumik? Tak. Dobra, te druty pasują tak, więc na potrzeby ćwiczenia założymy, że są dobrze. Teraz przekonamy się, czy te śrubki naprawdę są calowe. Tak są. Nic to nie zmienia, bo nie da się do nich dojść. Wkrętarka w samochodzie nie ma szans, że będę po nią szedł. Tutaj nie ma już gwintu, ale i tak to wkręcimy. To mi wygląda na zupełnie inny gwint, w sensie w nowym gaźniku, ale nie dali nowego tego kolanka, więc w
wkręcę to raz i już tak zostanie. A jak będzie ciekło tutaj, to się sklei. O kurwa, nie wytrzymam, nie? Oczywiście miałem ten gaźnik w chuj czasu na chacie. Nie wiem, 2-3 tygodnie. Sprawdziłem wszystkie wymiary zewnętrzne, ale nie pomyślałem o czymś takim, nie? Przecież to jest kurwa tak głupie. Pytanie za milion punktów. Dlaczego Chińczyki skopiowały cały gaźnik, ale zrobiły inny gwint w krytcu przyłączeniowym do paliwa? Odpowiedź. Jeszcze się nagrywanie przerwało. No niech się przegwintuje albo jedno, albo drugie, kurwa. Które słabsze? Dawaj. Dawaj, kurwa, nie pierdol. Na moje szczęście gwint w tym fabrycznym krótcu jest dużo słabszy niż gwint w chińskim gaźniku. Więc może po spiłowaniu go uda się to jakoś wkręcić i się przegwintuje. A jak nie, no to chuj mu w dupę po raz kolejny. Chińczyki chyba dali wszędzie metryczne gwinty zamiast całowych. Albo kurwa nie wiem jakie, bo nic się tam nie chce wkręcić. Kompletnie nic. Także tego już nigdy nie ściągniemy. Nic mi to za bardzo nie da, bo to jest wewnętrzna średnica gwintu, ale jest to 8,5 mm. Skok jest dosyć mały, to pewnie będzie jakieś standardowe takie... Kurwa, jak się te gwinty nazywają? Takie wiecie. Takie o, no.
to są zawsze. Tak. Wiem, o co mi chodzi, ale wy i tak nie zrozumiecie, ale ja już wiem. Także niezmiennie ciągle chuj mu w dupę, wpycham go z powrotem i idę budki dla ptaszków, dla relaksu opróżniać. Dzień dobry, łączymy się z Państwem tutaj z bazy. Ja jestem dziś odpowiedzialna za ogłoszenie kolejnego zwycięzcy naszego kubeczka. Także tym razem zwycięża Agusia 12, czyli projekt Dworek Kraina Romea i Julii, ziomeczki, za suchar o następujący. Jak się nazywa samochód mieszczący 4 dziki? Fordzik. Ha. Oni też są dobrzy w suchary, potwierdzam to. Także odezwijcie się do nas na maila albo na Instagramie, jak Wam łatwiej. I będziemy dogadywać szczegóły. No. Także pozdro i pod tym filmem piszcie jeszcze suchar. Macie szansę na wygranie ostatniego już kubka dzików. Tu z tego co widzę to dzięcioł. Chyba się próbował dobrać do tej budki, ale jest dwuwarstwowa, także mu się nie udało. Nie pamiętam, jak się ją rozbierało, czy ją trzeba było zdjąć. Zapamiętajmy, że nadszedł jej czas, nie ma sensu tego skręcać nawet. Tą trzeba będzie na wiosnę wymienić. Idziemy na następnej. Chyba się nie nagrywało, także w tej tutaj wielki sukces, mieliśmy gniazdko. Do tej też widzę, że dzięcioł się dobierał. Tu nie wiem, jakim cudem to w ogóle odpadło, bo wkręt jest wkręcony dosyć mocno. Nie wiem, czy to on to jakoś odgiął, ale musiał się nad tym znęcać. Spróbuję to dokręcić i zobaczę. Tutaj też raczej gniazdko jest, bo wystają jakieś tam źdźbła trawy. Tak to wygląda. Dużo mniej towaru niż w tej pierwszej. Kolejna. Ta jako pierwsza, bez żadnych tam przypałów, niespodzianek, nie zaatakowana przez dzięcioła, ale za to są dwa jajka. Ale z tego co wiem, to jest dobra pora na czyszczenie łódek. To jakiś ptaszek musiał to gniazdko porzucić. No nic. Coś to te jajka zje w takim razie. Kurwa, nic nie może być normalnie.
wróciłem do ostatniej, czy tam przedostatniej. Ostatnia budka również była zasiedlona. Jedyna bez żadnych niespodzianek, czyli brak śladów działalności dzięcioła i brak jajek. Czyli w tej jednej wszystko się udało. Dobra, wyciągam towar. Tu mój dzisiejszy pomocnik, żebym dosięgnął do budek. Tutaj pieniek, który miał służyć do zamocowania i madła po dziadku. Na tej tutaj wylewce, której chyba nie widać. Tu są te trzy pręty. Pokazuję to dlatego, że się tutaj prawie wypierdoliłem. O, tą stopę tu wbijaną. Te stopy oczywiście będę stąd wyciągał, bo uznałem, że żeby nie było za łatwo, to tej szopy tutaj nie będzie. Bo tak jakoś mi się odmieniło. Spróbuję to jakoś kiedyś, jak będę miał więcej siły, głównie do życia, to rozłupać, powyciągać i tą szopę wykonamy gdzieś tam przy tej drugiej bramie. Tam z tyłu w lesie taka jedna mała szopka się bez problemu zmieści, a tutaj gdzie jest słonecznie i w ogóle, to będziemy dalej kontynuować drzewa owocowe tutaj z tą małą przerwą na kwaśny ogródek, który być może też kiedyś powstanie. Teraz to tutaj wszystko jest być może. Patrzcie, kilka barwinków się przyjęło, nawet tutaj jeden. Chyba jedyna dobra wiadomość dzisiaj. To już widzę, trochę opadło. To wyrzucimy kolejne kilka worków. Miałem tu przemieszać z czymś, ale nie mam kosy i tak bym dzisiaj nie zdążył skosić. Także jedyne co, to trochę przyniosę wody i to zmoczę. Plan na dzisiaj wykonany, z lepszym lub gorszym skutkiem. Coś tam pokupuję w ciemno, kilka tych króćców do paliwa, mniej więcej wiem czego szukać, jaki tam jest gwint. Może sprzedawca się przyzna, jaki to gwint, albo w aukcji jest napisany, ale nie sądzę. To zamyka temat traktorka. Musicie mi wybaczyć, że byłem wkurwiony. To co tutaj było widać, to nie jest nawet 1/10 tego co czułem. Ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem, przywikniętym też do porażek. Na tyle, że jak coś mi się uda, to jestem bardzo zaskoczony. Ale przyjeżdżanie tutaj
I to, że za każdym razem za dupie skopuje mi tyłek, to jest... No nie jest to łatwe, nie? Nie jest to łatwe. Kurwa, ile można, nie? Każdy kiedyś potrzebuje przerwy. Bardzo bym chciał, żeby coś w końcu poszło po mojej myśli, nie? Dużo jest w tym też mojej winy, że się słabo przygotowuję do tych wszystkich operacji, ale kurwa, no. W sumie ze szczęściem się trzeba urodzić, to tu już mówiłem nie raz, a mnie to nie spotkało. No cóż. To chyba będzie tyle. Nie wiem, kiedy tu przyjadę następny raz. Może jak zadzwonią z drugą dawką liści, albo jako skrobię kilka słupków. Ale ciężko mi to idzie. Kurde, te świeże słupki prosto z lasu. Na tych koziołkach z Julii, które ważą po 200 gram każdy, to jak się zaprę porządnie jajami o ten słupek, to odrywam dwa te koziołki od ziemi, a słupek się nie kuruje, nie? Powiedzcie mi, czy takie coś do korowania takich małych słupków, co mają tam średnicę, nie wiem, 10-12 cm, to się nada? Bo to, co mam teraz, to wiecie, co mam, to tym ciężko idzie, a tak myślałem, że może jak zaprę te słupki jakoś opakę na żuku, to wtedy jak to wezmę tak w dwie łapy i tym pchnę, to może coś się okoruje z tych świeżych. A jak nie, to kupię, widziałem jakieś używane. Znowu, co pewnie postały parę miesięcy na budowie i potem poleżały, to te mi pójdą łatwiej, a te, co kupiłem ostatnio, to będą czekać do wiosny, nie wiem. Chciałbym w tym roku postawić chociaż z 50 metrów ogrodzenia. Nie jest to jakieś, kurwa, wygórowane marzenie, ale jest jak jest. Pamiętajcie, że jedna budka jest do wymiany, ta 2137. Coś chciało w niej mieszkać, więc mam zamiar powiesić tam nową. I jedna jest do poprawy, ale nie miałem dzisiaj dłuższych wkrętów. To tyle chyba. Trzymajcie się, ramy, to się nie osramy. Na